Witam serdecznie. Mugę Kosakowo w trochę innej scenerii. Jesteśmy w Mugę Mazury, w międzynarodowy wspólny pewnik Mazury. U kolegów też przybiliśmy gołąbka. Miał być dzisiaj Krzysiek, nie nagrał niestety nagrywać, ale niestety nie wypaliło mu, dlatego ja to nagram, Krzysiek to wstawi na stronę. Przywieźliśmy ostatniego gołąbka do drużyny, który praktycznie tutaj będzie latał. Pięć już jest, ten jest ten szósty. To jest po prostu gołąb, który wygra. No. Czyli to zobaczymy, jak to wszystko wypadnie. Tutaj Sylwek przyjmuje gołąbki, zaraz szczepi. Pasylię jest. To jest drugą moją. Mamy gołąbki. Kolejny z Litwy. Kolejny z Litwy. Będziemy ich szczepić. No. Szczepi. Sylwek, czym szczepisz? Kolumba dwójka. Kolumba dwójka. Koledzy przychodzą, coraz więcej ludzi, jest, idziemy o następnie, przychodzą, zaczynają zjeżdżać, my idziemy zobaczyć sobie podgłębniki. Sala przygotowana dla wszystkich odwiedzających dzisiaj, no niestety pogoda jest taka, jaka jest, rok temu nam dopisało tutaj wszystkim tym, co przyjechali, w tym roku jest troszeczkę inaczej. Tu taki kleś się przyczepił, chodzi tak, za fajnym czarnym papierosem. O, co chwilę, no mówię, co chwilę przyjeżdżają nowi uczestnicy. Idziemy tam zobaczyć podgłębniki. Jest już trochę tych gołębi prawdopodobnie tu przywiezionych. U nas jest ponad 250, czy 500. No to tu podejrzewam, to tutaj ponad 600 powinno być jak proporcjonalnie, żeby było tak, tak samo. No. O i witam ponownie, jesteśmy tu przy gołębnikach. Zabezpieczeni są klatka na lisa, przygotowana tu na kunę. Wszystko tutaj jest jak to wygląda. No, jest trochę. Gdzieś tu już nasza piątka jest też z Mugę Kosakowo. Szóstego dowieźliśmy. Gołębi. Tu też koledzy przyjechali zaraz zobaczyć i szukać swoje. Czyli jakoś to jest. Już przyjechały dzisiaj pierwsza tura, bo tam na pewno jeszcze ich dużo, dużo będzie więcej. Z Sylwkiem zaraz wrócimy do gołębnika. Tu są gołębie litewskie, ta klatka, nie? Tak. Jak to nagrywałeś. A tu jest jakiś asior. To jest nasze, zaraz zobaczymy. Używane. Kiedyś byłem w takim miasteczku Kosakowo, tam podobni ludzie i właśnie z Kosakowa przyjechał. No. 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 Pierwszy pójdzie do gębniczka. Pierwszy do gębniczka. Spaceruj, pożegnaj się z ojcem. No tak, tak. Jest tu jego siostra i brat. Jak położy kiedyś dychę, to go odkupi. A tu są dwaj właściciele tego gołębnika. Witamy. Tutaj no. Jestem właściciel gołębnika. Tak. Też nie znam. Trochę dalej. Mugę Kosakowo. No. Jak to mówią partnerzy. Ile jest wszystkich? 900 pewnie. Będzie no, już dzisiejszy. No, tak myśleliśmy, że już jest zaciemnionych, tak myślałem, w granicach 800, czyli jak to dzisiejsze, to będzie z 900. 900, może więcej jeszcze, bo przyjeżdżają. Także.
To dla kolegi tak się spodobały nasze tereny, by skarpetek sobie chodzi elegancko. No tak, Natura 2000, obszar chroniony. Tak. Dzisiaj tak naprawdę przedstawiciel firmy. TJW, tak, jest też u nas sponsorem też na gołębniku, bardzo dobre produkty. U nas w ogóle granulaty są rewelacyjne. U nas też jest sponsorem akurat. Już mamy chyba przygotowanych 90 prezentów z ich firmy dla uczestników. No. Ciekawe, co u mnie przygotuje. No już trzeba pogadać z Kubą, bo to sobie tak. No, kopusta jeszcze nie. Zaczęła się mała wyżerka, ludzi coraz więcej, na dole jest pełno, przebywamy tutaj. Się zaczynają te świeżynka, mięso, bigosiki. Na stołach. Częstować. No i tutaj są. Jest tego, wolę ludzi przybywa. Tam się bar szykuje ostry. Będzie robił winy. Winy, to mamy zaraz takie piwko. No. Kurwypas. Życzę wszystkich. Ja jeszcze wezmę sobie strugonowa. Będzie mojito. My praktycznie w tej chwili kończymy. Ludzi jest cała sala, tak jak widzieliśmy samochodów. Widać, koledzy drugą część, tą tajną, nagrają oni, a my praktycznie już idziemy do domu, bo też będą gołębie u nas przywożone do gołębi. Drinki kolegom smakują. A drinki smakują, specjalna ekipa robi super drinki, też tam pokazywaliśmy, czyli naprawdę ci, co nie przyjechali, ich żałują. Także imprezy są fajne, ludzie dopisali, pogoda jest jaka jest, także tego nie wybieramy. Czyli się gości na pewno jak jest jak u siebie. No. I żegnamy WG Mazury, jedziemy WG Kosakowo, z powrotem było bardzo miło, ale niestety obowiązki wzywają i gołąbki na nas też czekają. Dobry lot. W Krakowie.